Wiosną 1945 roku wokół centrum Niemiec zaciskał się pierścień sił zbrojnych wszystkich państw sprzymierzonych. W szeregach tych wojsk nacierających z zachodu, południa i wschodu znajdowały się również jednostki polskie. Pierwszy Korpus Pancerny i druga Armia generała Świerczewskiego, sformowana pod Sielcami, przeszła na Pomorze, a potem pod Wrocław, by w składzie wojsk marszałka Koniewa uderzyć na Dnysy Łużyckiej w kierunku Drezna. Pierwsza Armia generała Popławskiego i pierwszy Korpus Lotniczy, działające w składzie wojsk marszałka Żukowa, po wyzwoleniu Warszawy ruszyła na Bydgoszcz, przełamała ufortyfikowaną pozycję wału pomorskiego, a następnie uderzyła na Pomorze. Po zdobyciu Kołobrzegu i Dębia Szczecińskiego armia ta przegrupowała się do rejonu Siekierek nad Odrą. Stąd do Berlina było już tylko 100 kilometrów. Ci w krzyże wlezie. Ojciec zawsze mówił, nie kładź się na ziemi, póki nie ogrzmiana, bo w niej jeszcze zimowy chłód siedzi. Nie ogrzmiana? Zobacz, jak ta ziemia wygląda. Ja nie o tym. To się zagoi. Wiesz, kiedy byłem małym chłopcem, bardzo bałem się grzmotów. Mama mówiła, że to aniołowie w kręgle grają. Coś mi się widzi, że tam na górze myślą, że my tu też w kręgle gramy. Wojtuś, przestań się gryźć. To już i tak nikomu nie pomoże. Daj spokój. Wałówkę przyniosłem. Masz zapałku? Nie, ale mogę ci przynieść śledzie. Przywieźli całą beczkę z Kołobrzega, ale mówię ci, świeżuśkie i wielgaśne. Palce lizać. Coś ty za dużo o tych śledziach gadasz. List z domu dostałem. Co ci piszą? Ano, żebym uważał na siebie, bo przymrozki w nocy można się przeziębić. Do wody nie wchodził, bo zimna. Ciepłe gacie i szalik mają przysłać. Wojtuś, oni nie wiedzą, cośmy przeszli. Idź po to żarcie. Dobra. Tylko nie pij beze mnie. Dobrze, zaczekam. Obywatelu, poruszniku, oni to muszą gdzieś w pobliżu siedzieć. Kto? Szwaby. Mącą mi odbiór. Sygnał jest bardzo silny. A może to ruskie? Nie, oni inaczej grają. Dobra, zaraz tam przyjdę. Stasiek, popatrz, jakie natarcie na kuchnię robią. Uzupełnienie. Same młodziaki. O, młodziaki, ale do Berlina trafią. Przejście dla pana kaprala, przejście. Nie mogliście tydzień wcześniej, też był gulasz. No lej. Ale z Niemców. Dobrze wam się tu dzieje, co? No pewnie. Lakierki na defiladę? Tak, w Berlinie. Dajcie coś przekąsić. A ty skąd? Z Włoch. O. No, z tych pod Warszawą. Tata, śledzie daj na talerz, to dla kaprala.
O, to kapral ma ordynansa, co? Tfu, cholera. Fakt, że dziwna sprawa. Obywatelu poruszniku! Zaraz. No to i wszystko może w sztabie rozszyfrują. Co jest? Przyszło uzupełnienie. Ile ich jest? 25. Dawaj ich tu. Ale bardzo głodni, od rana nic nie jedli. Dawaj ich tu! Tak jest! Alarm! Lotnik, kryj się! Coś ty sam nie widział? Kryj się pieronem! Cel samolot! Szybkość 80! 20 krótkimi! Gotowe! Ognia! Nic ci nie jest? Nie, to nic, ale patrz na śledzie. Cholera nie miał gdzie, żeby cię cholera zatłukła, ty! Idzie w ciortu. Wojtek! Tak. Rozbudź mnie minut через 15-20. Zaskoczyli sobowci. Ranie. Mamy straty, dwóch rannych. Займись ранними. Так. Манюсь! Возьми несколько солдат и прочеши этот лес. Самолет сбили, пилот мог выскочить. Так есть! Возьми с собой Войтека. Так есть! Связь работает? Так есть, батальон капитане. Перед налетом было закручение, але теперь тиша. Соедини меня со штабом. Lakierki pobrudzisz. No to i wyczyszczę. A Onucki to chyba trzeba prac, nie? Tak, na nowy rok. Skąd jesteś? Z Warszawy. Z powstania. Aka? Tak. A co? Niedobrze. A, lepiej się czuję w mieście. Tu brama, tam piwnica jest, gdzie uskoczyć. Ty dawno w wojsku? Dosyć. Jakieśmy ze starówki... Zostań tu.
Ma się to oko, co? Ani zipnął. Kto ci kazał, gówniarzu? Nie lubię, jak mi się ktoś wtrąca. Na mnie trup potrzebny, a jeniec. O, masz drugiego, bierz. Zjeżdżaj stąd. Ale już. Tak jest, panie kapralu. Kom! Ja cię nauczę, gówniarzu. Dwóch obserwowało zwierzy, ci cztery siedzieli przy radiostacji. Объясните мне еще раз. Пленных в штаб. Документ я сам доставлю. Kiedy wy odchodzili od wieży? Gdzie był Wojtek? Drugi Niemiec poddawał się. I kapral trzymał go na muszce. A zaczem ty ubił pierwszego? Ja myślałem, że on... No ty że znasz, to nam нужен jeniec. Język. A kto ubił drugiego? Chyba kapral. Wojtek. Wojtek. A gdzie Wojtek? Nie wiadomo. No i co? Zostawiliście go tak w lesie i wróciliście sobie spacerkiem. No вот co, przyjaciele moi. Idziecie туда, gdzie wy byli. I bez Wojtka nie wracajcie, jasne? Tak jest, tak jest. Здравствуйте, молодцы! Далеко ли Берлин? До вечера доедете! Зачекайте на нас, мы тоже выбираемся с визитом! Приветствую вас на польской земле. Спасибо. Вы хорошо говорите по-русски. А я и есть русский. Ну да. Серьезно? Я из-под Челябинска. А вот вы, наверное, с Волги, да? С чего вы это взяли? Ну так, по говору слышу. Вот и не угадали. Я суздальская. Ах, суздальская. Ну понятно. Ну что ж, первые весенние. Спасибо. До скорой встречи на Одре. Patrzcie. Schnell. Aleś nam bracie Pietra napędził. W kaczkę się bawił bydlak. Rąbnął swojego kolegę za to, że chciał się poddać. A potem w bagna spieprzał. Myślał, że go nie dojdę. Nuszny. No już. No. Wystarczy. Cześć. Dosyć? Masz wodę? Kawę mam. Pokosztuje. Dobra. W jadrze masz to samo? To samo, wiesz. Masz. No, lej. Lej, po wszystkim, no. A!
Dziękuję. Tak? Przez dwa tygodnie kawy nie dostaniesz. Сегодня ночью мы должны пройти 30 километров польными дорогами. Маршрут такой. Гарден, Зельхов. За три дни целая армия должна занять исходную позицию по реке Одже в районе города Целлин. Нашли? Так, ты что, был у фрезера? Не, прышниц брал. Имейте в виду, Пшемарш должен быть скрытым от противника. Никаких разговоров по телефону и радио. Контакт только пшить гонцов. Ясно? Так, есть. Сон, питание? Нема. Все свободны. Ставить час. 10:13. Обывателю капитане, я bardzo przepraszam. Что przepraszam? Что przepraszam? Когда ты закончишь свои партизанские штучки? Як Бога кохав. Нігде. Где бы то ни фронт, где бы то ни войско. Знаешь, я б тебя морду набил. Бей. Иди до дьябла. Przypominam, nie palić w czasie marszu, nie oddalać się z szeregu, sprawdzić o nuce. Kto miał obtarte pięty, ten wie dobrze, co to znaczy. Godzina marszu, 10 minut odpoczynku. Są chorzy? Nie ma. Są jakieś pytania? Idziemy na Dodrę, nie? Jak dojdziesz, to się dowiesz. Fasowałeś buty i owijacze? Tak. To lakierki schowaj na bal. Za 5 minut masz się u mnie zameldować. No jazda. Wprawa! Zwrot! Kierunek za mną! Plut! Marsz! Ostrejko, jak tam twoja noga? Nawet niczego sam. No, trzymaj się. Pomagajcie. Chłopaki, chodźcie no tu, chodź. Что ты здесь ранены? Ну, разы! Спасибо. Вы откуда? Мы с переправы через Одер. Там тяжелые бои. Все госпитали переполнены. Спасибо.
Pierwsza, powstań! 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 Druga, powstań! Druga, na szosie! Za mną, chłopaki! Пошли. Nie ma nikogo żywej duszy. To jest szczęśliwie. Piotr Izdanowski, na drogę! Wy we dwójkę ubezpieczyć od strony pola! Na! Tylko nie pij tyle! I tak zaraz wszystko wypocisz! No! Chłopaki, nie marudzić, mamy jeszcze 5 kilometrów i poszukać dobrej kwatery dla kapitana. Ty, co to za jeden ten kapitan? Polak? Nie, ten ruski. Aha, Polak! Przydzielili go do nas, bo on się tak nazywa, Wsewolod Iwanowicz Polak. Tłumaczył, bronił się, że u niego w rodzinie nawet żadnego Polaka nie było i nic nie pomogło. Polak to w polską armię nada. Tak i został. Ale fajny chłop, niczego sobie. No to co, chłopcy, zbieramy się? Давай. Wycofać się! Wycofać się! Janek, policz ludzi! Idź tędy, ja pójdę w koło. Uważaj! Nie właź! Nie chodź tam, Wojtek! Staszka Burkowskiego nie ma! W hitlerowskiej gazecie? Ile razy ci mówiłem, żebyś byle gówna do gęby nie kła? SS-mani wygnali. Tak, znowu żywej duszy. Weź dwóch ludzi, idź na szosę. Noga mnie boli. Idź. No i co? Wystaw warty. Tak jest. Zmiana co godzinę. Przygotuj kwatery dla kapitana i porucznika. Tak jest. Od hitlerowcy jak uciekali. Nic nie zdążyli rozruszyć.
A dawaj popatrzmy do środka. O, piąterko widzę. No jak, podoba ci się, a? Podoba. Niczego sobie. Tak. Słuchaj. Co? A gdyby nam się tu tak usiedlić, a? Ziemia tu dobra. O, i nasza. Nasza. Ale do Berlina daleko. O, tam daleko, daleko. Dojdziemy. Dojdziemy, wrócimy. No to daj skręta. Czekaj, bo mi się machorka trochę rozsypała. Panko jest? Tak jest. Znowu złoma? Czy siano? Nie, pierzynka. O, to dobrze. Masz, rozdaj to chłopakom. A w jakiej chałupie? W tej, z niebieskim oknem. Michał! Rozdaj chłopakom pocztę. Poczekaj, może jest coś dla ciebie. Do mnie nikt nie napisze. Chłopaki, poczta! Do bystro. Nie pchać się! Sosna Ignacy! Ignacy? Ignacy, masz, bierz! Nie pchać się, bo nie będę wydawał! Baciok! Ostrejko! Jestem! Masz! Dawaj! Bagiński! Przestań! Dzięcioł! Jest! Masz! Co, dostał? Kowalski! Dostał, z domu! Mikiszko! Trzeba odesłać, zginął! Mikiszko! Zginął! Zginął! Chłopaki! Jest jaki list do mnie? A przecież twoja stara pisać nie umie. Widzisz, jaki uczony. Ojciec, napisz swojej starej, że się przeniósł do ładu. Czekaj, psia krew, jak mi się tylko noga wygoi. Już ja wam pokażę. Jezus Maria. Jezus Maria. No co z tobą, ty zasłab? Wojtek. Jezus Maria. Czekaj. Zeszłego tygodnia zabili nam syna naszego Stasia bandyci. Stasiek, czekaj. On był w milicji. Taki chłopak, mój Boże, 19 lat. Co się tu dzieje? Syna mi zabili. Syna. Co ja mam teraz robić? U mnie też nikt nie został. Tak, ale twoich zabili Niemcy. A mojego? Swoi, sąsiedzi z tej samej wsi. Co ty robisz, Ostrejko? Dlaczego nie śpisz? A zgadnij. Drzwi do lasu budujesz. Oj, Wojtek. A ty historię Polski od Chrobrego znasz? No, znam. My na Dodrę przyszli, nad nasze prastare, piastowskie granice? No, przyszli. Ot, widzisz, a bez słupów przecież granica nieważna. Ot, przyjdzie do mnie kapitan Polak i zapyta. Ostrejko, co ty должен теперь делать? A ja jemu odpowiem. Wiem wszystko, słupy gotowe, tylko powbijać. Miesiu, pokaż no godlo. Niech szkopy wiedzą, z kim mają do czynienia. Sam namalowałem. A co to? Orzeł. A, orzeł. Nawet nieźle. Tylko musisz napisać, żeby wszyscy wiedzieli, że to orzeł. Tak długo jechał, twoje konie piechoty szli, czy co? Bój ostrożnie, żeby nie porysować. A gdzie jest godło? Aha, a godło gdzie? Jest tam. Jest? Jest. O, to a dobrze. Tu jedź już. Nie, nie.
wielka. Do sforsowania wystarczy. A pływać umiesz? Miałem mistrzostwo gimnazjum. A ty? Chyba zapomniałem. Przypomnij sobie. Tak, dobra, dobra. Nie gadać, poprawić oko. Tak jest. No, witają nas godne. Nie wywalaj przed oko, z tamtej strony widać. No to myślisz, że oni nie wiedzą, co tu siedzi. Pewnie już się dowiedzieli, że pan Zalewski przyjechał na Dodrę. Podejdźcie tutaj, proszę bardzo. Masz, czytaj. Już? Posłuchajcie. My, żołnierze pierwszej kompanii, pierwszego pułku piechoty, doszedłszy do Odry, wbijamy ten słup graniczny, żeby wyznaczał tu granicę Polski na wiek i wieków. Panie kapitanie, pan pozwoli tutaj. Po ruski czy po polski? Wszystko jedno, może być po polsku. Masz. A ten dokument włożymy do butelki i zakopiem, żeby historia wiedziała, kto tu słupy stawił. Słuchaj, za Staszka Borkowskiego trzeba podpisać. O, tak, tak. Sielc, Józek. Wiem, no. wiem. Dla poległych sporządzimy oddzielną listę. No. Po kolei. Podpisujcie, chłopcy. Ostrożnie, chłopaki, żebyście butelki nie stłukli. Dobra, dobra. Szybciej, szybciej, bo snajper wymaca. Zaraz. Ale lupio. Co, stoi? Stoi. A jego brawo, żeby tu stał. Macz. Z armaty musiałby przyłożyć. O, zęby sobie połamia, słupa nie ruszą. Wiecie co? My od jutra na całej Łodrze będziemy stawić słupy. Masz bagiński wypij. Na ramię podnieś wraz! Ruszać się szybciej! Na ramię podnieś wraz! Jazda! Łodzie na wodę! Odbijaj! Odbijaj! Obywatelu kapitanie, kompania przy zajęciach. Chорошо. Trzecia łódź, szybciej! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! No na co czekasz? Jazda! Ruszajcie, ruszajcie! Łódź z CKM-em, odbijać! Odbijać! Otwórz skrzynkę. Tak jest. Gdzie masz granaty? Zostawiłem w ziemiance, żeby się nie pobrudziły. Naladuj skrzynkę kamieniami. Pełną. I to już. Tak jest.
Szybciej! Szybciej! Fajne. A mnóstwo broni jeszcze. Po cholerę ty to zbierasz. Zrobię sobie po wojnie prywatne muzeum. O rany, kapral! Nie kładź mokrego. Dym daje. Jak poszły ćwiczenia? Normalne. Ile trwa przeprawa kompanii? Pół godziny. Szybko. Ale jutro na rzece pod ogniem godzina jak oprzył. No, koniecznie, zawtra będzie różnica minut 15-20. Jutro. No, siadaj. Z czego pijemy? Z kryształu, ze szkła? Z kryształu. Z kryształu. Co takie? Serwetki. Serwetki. Co to? Samagon? A co ty, Martela chciałeś? Przygotować się. Uwaga. Bo zimna. Nie bój się, zaraz będzie gorąca. I Ojcze i Syna i Ducha Świętego. Thank you.
Ten z lewej, tam! Прошу огня! Как назад? Слушай! Слушай! Передать по линии до тылу! Передать по линии до тылу! Прицел отсек! Прицел отсек до тылу! Thank you.
do łodzi! Szybko! Dawaj! Odpływamy! Szybciej, szybciej! Zasłaniaj ogniem! Stój, stój! Czekajcie! Товарищ полковник, задание не выполнено. Jak to nie wypełnione? Przecież Niemcy ujawnili swoje stanowiska ogniowe, o to chodziło. Przygotuj wnioski do odznaczenia. К сожалению, я это не могу сделать. Dlaczego? Они заработали другие кресты и остались на поле боя. Ilu padło? 14. Rannych? 26! A ty uspokój się! Ty myślisz, że mi nie żal tych chłopaków? To jest cena, którą trzeba było zapłacić, żeby jutro przeszły tysiące. A wy znajdź, skąd miarę dostałeś. Wiem. I dlatego dostaniecie uzupełnienie i będziecie szli w drugim rzucie. Jaki drugi rzut? Pójdziecie w drugiej linii. Да вы что, товарищ полковник, когда до Берлина остались считанные километры, вы нас на другий рзут? Да у меня раненые в лазарет не идут. Я вас очень прошу, не надо нам никаких крестов. Дайте нам первыми войти в Берлин. No i czego kręcisz tą głową? Czego? Łeb mi pęka. Co tak buczy? Przysypało cię. Podziękuj kapralowi, że w ogóle żyjesz. Kapral cię na plecach by targał. Kapral? Na róg? Nie. Święty Mikołaj. Chciałem ci podziękować, żeś mnie wyniósł. A ty co? Chciałeś tam zostać? No nie, ale mogli cię rąbnąć. Wróciłem, bo możesz się jeszcze przydać. Idź spać. Sierwa, jesteś twardy, ale cię lubię. Pierwsza dywizja piechoty z 8. baonem inżynieryjno-saperskim. I baonem amfibii. Forsuje rzekę Odrę na odcinku wzgórze 51,4 Cekerik. Zdobywa przyczółek na zachodnim brzegu Odry. Zdecydowano. Pierwszy pułk forsować rzekę w pierwszym rzucie na odcinku Cekerik. Pierwsze zadanie, opanować wał Alt Rydnic i być w gotowości do natarcia. Artyleria, zadania. Zniszczyć środki ogniowe nieprzyjaciela na przednim skraju i w najbliższej głębi jego obrony. Towarzyszyć natarciu piechoty wałem ogniowym na głębokość 2 km. Saperzy, zapewnić przeprawę dywizji nie mniej niż 50 łodzi na pułk pierwszego rzutu. Zbudować promy
i przeprawić na nich artylerię i czołgi. Powiadam pułkowniku, pilne ze sztabu dywizji. Oficerowie, koledzy, początek naszej operacji jutro, 16 kwietnia, godzina 4:30. Rozłożyć łódź! Pierwsza! Powstań! Ruszać się, chłopcy, zbierać się. Chwałą odniesionych zwycięstw, swoim potem i krwią, zdobyliście prawo gromienia berlińskiego ugrupowania nieprzyjaciela i uczestniczenia w szturmie Berlina. Dzielni żołnierze! Od was zależy, aby gwałtownym uderzeniem pokonać linie obronne i zmiażdżyć wroga. Naprzód na Berlin, dowództwo pierwszego frontu białoruskiego. Dokładny czas, 4:30. Tak jest, 4:30. Daj się, Brzoza 500. Огонь!
Skróćcie ogień 100 metrów! Tu Nina, skrócić ogień! Skrócić ogień o 100 metrów, jak mnie zrozumiałeś? Radzik, no. Leć do kapitana, szybko. Tak jest, leci. No jazda, jazda. Chłopaki, kawa! Oj, silna jak tuszonka. Weź, 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 weź. Dawaj. Znowu kawa. A co byś chciał? Bagiński, chodź, siadaj z nami. A chlebek jaki? Daj. Masz, pi. Piwo! Dawaj. Masz, ma. Pij, starczy dla wszystkich. Ale pycha. Ale się, bracie, pić chciało. Dobre, co? Co wy tu robicie? Rzucić mi to natychmiast! Co ja powiedziałem? Już mnie raz pół kompanii wytruli! Won! Już was nie ma, ani jednego! Już was nie ma, jasna!
Zajówkę urządzają! Kiwałem cię za ciało! Wojtek Walasek, rozwijajcie plutony w prawo. Zajmować stanowiska. Rączak, Zalecki, do mostu. Halo. Zero trzeci. Trzeci. Atakują nas w sile jednego batalionu. Są działa pancerne i czołgi. Ale ja mam tylko jedno działo. Słuchy, nade podierszalcy i sio. Czołgi, panie kapitanie. Алло, подержись еще! Марек! Марек! Передай подборку чоки прорвали оборону! Огонь всей артиллерии на правый фланг! Поливай! Вуз панцирный! Просто под наше дело! Dostał! Osłaniał. Rozkacz! Thank you.
razem do ognia, no. Tam befehl sie abzuführen. Bist du verrückt? Sofort nach vorn. Jawohl. Nasze czołgi prują! I z tej strony! I z tej strony! Thank you.
Widziałem, jak ich mordowali. Patrzyłem i nic nie mogłem zrobić. Wierzcie mi, nic nie mogłem zrobić. Przywaliło mi automat. Obiegiem! Do jeńców. Oni naszych rannych. Tam masz Niemców. Z bronią w ręku. Do tamtych strzelaj. Nie możemy ich tak zostawić. Tym się inni zajmą. Masz. Idziemy. Naszych wiozą i kapitana. Dokąd ich wiozą? Za Odrę. Za nią walczyli i tam zostaną. Kapitan razem z nimi. W polskim mundurze. Od niczego był człowiek, szkoda. A może by taki jemu krzyż postawić, a? No jedź! Berlina zostało tylko 38 kilometrów. Dołączyć do kolumny.